może być. Trzeba to poruszyć. W dzisiejszych czasach, kiedy gust publiczności ewidentnie się pogarsza, kiedy filmy oscarowe, filmy wygrywające Cannes, Berlin, Wenecję ogląda zaledwie 20 tysięcy widzów w Polsce, kiedy ustaje tradycja dyskusyjnych klubów filmowych, które kiedyś wychowywały całe pokolenia ambitnego widza, mamy do czynienia z poszukiwaniem w kinach głównie przez młodych ludzi z rozrywki. Żeby poszukiwali czegoś więcej, trzeba nauczyć patrzeć na dzieło filmowe, nauczyć je rozumieć i interpretować. Tak samo jak uczy się interpretacji rozumienia dzieła literackiego czy poezji. Stąd pomysł na filmotekę szkolną, żeby zaciekawić młodzież i przy okazji filmów zacząć z nimi poważną rozmowę o współczesnej Polsce, o historii, o kondycji człowieka, o roli artysty we współczesnym świecie. To jest coś, co ma tworzyć pewną zwartą, niezwykle istotną koncepcję edukacyjną, gdzie film jest najważniejszym narzędziem. Jest to komplet 55 filmów, który trafi do 14 tysięcy szkół ponadpodstawowych i został tak dobrany i tak ułożony, aby móc na bazie polskiego filmu edukować młodzież. Film polski, który jest klasy światowej, co chcę podkreślić, był wykorzystywany także do wszechstronnej edukacji. Nie tylko poszerzał język, ale także uczył na podstawie takich dzieł, jakie znalazły się w tym katalogu, wielu możliwych ról życiowych. Wydaje mi się to mieć wielkie znaczenie, żeby uczyć właśnie odbioru filmu, żeby uczyć, czym film jest, nie w tej warstwie takiej pierwszej, łatwej, żeby umieć i chcieć przede wszystkim zobaczyć w filmie jakiś inny przekaz, jakąś inną warstwę, to właśnie być może się trzeba do tego przygotować i zazdroszczę, szczerze mówiąc, młodym ludziom, że będą mieli taką szansę i wydaje mi się, bardzo w to wierzę, że dzisiejsza młodzież właśnie chyba tego chce. Znaczy, że też już ma dość takiego zalewu łatwizny, tandety, jakichś takich prostych rozwiązań w ogóle życiowych i że chce czegoś więcej. Projekt ma charakter otwarty. Co to oznacza? Już dzisiaj, oprócz tych płyt, których jest 26 lekcji, zawierających łącznie 55 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, opracowujemy kolejnych 12 lekcji, których już nie będziemy wydawać na płytach DVD, tylko które będą dostępne na portalu internetowym, który już działa, jest do Państwa dyspozycji, www.filmotekaszkolna.pl. To jest jedyny w skali europejskiej projekt zbudowany na takim poziomie, w tej skali, w jakim sensie kompletnym. Boksy do szkół już idą. Jestem bardzo zadowolony z tego, co odbyło się tutaj na tej auli. Uważam, że jest to genialny pomysł. Mam nadzieję, że takich lekcji będzie więcej i że
nasi nauczyciele będą tak prowadzić lekcje z Akademii Filmowej, jak to poprowadził pan doktor z Uniwersytetu Warszawskiego. Mi się najbardziej to podoba, że właśnie pan dyrektor nam to wszystko opowiadał i omawiał ten film i my wiemy, jak teraz na film patrzeć. Mi się to bardzo podobało. Cieszę się, że właśnie takie coś powstało, bo jestem właśnie z klasy teatralnej i myślę, że to nam dużo da. Dowiedziałem się o różnych formach komentarzy, nie tylko ustnych, ale również poprzez pokazywanie różnych obrazów, sytuacji, dopasowania muzyki i bardzo wielu innych. Żyjemy w kulturze obrazka i czy nam się to podoba, czy nie, to tak po prostu jest. Natomiast tu mamy do czynienia z kulturą obrazu i to jest coś szalenie istotnego dla młodego pokolenia, które nie kojarzy obrazka łącznie z telefonem komórkowym czy z plazmą na ulicy, na której są reklamy, ale kojarzy z dziełem filmowym, które jest pokazane w swej integralnej części, nie jest fragmentarycznie oceniane, tylko kompleksowo i uczy pewnej kultury uczestnictwa w kulturze, nie tylko w kulturze filmowej, ale w ogóle. Cieszę się, że wstąpiliśmy w czas kontrolowanej edukacji filmowej i kończy się powoli czas niekontrolowanej edukacji serialowej w tym kraju.